Cześć, z tej strony Wojtek z To Wszystko w Narwu. Dzisiaj przeczytam wam o pewnym zamku, ale nie jest to zwykły zamek. Posłuchajcie opowieści o dryfującym zamku. Choć większość miejsc w Królestwie Chaosu wydaje się nie być przywiązana do jednego miejsca, to jednak dryfujący zamek jest naprawdę wyrwaną z korzeniami i mobilną lokacją. Dryfujący zamek to osobliwe miejsce, utrzymane na niebie przez unoszące się w powietrzu głazy z poczerniałego kamienia. Masywna, potężna forteca unosi się w powietrzu jak dom pośród chmur. Jej zewnętrzne mury są grube i wydają się nie do zdobycia, zaprojektowane tak, by odeprzeć niemalże każdą armię. Wieże i dwory o oszałamiających rozmiarach i kunszcie wykonania wznoszą się wysoko w niebo, rosnąc w miarę zbliżania się do środka miasta. Nad najwyższą częścią dryfującego zamku góruje forteca, która przewyższa wszystkie cytadele, które znacie ze Starego Świata. Miasto tej wielkości mogłoby pomieścić dziesiątki tysięcy ludzi, a jednak pomimo swej wielkości i wspaniałości, dryfujące miasto jest pozbawione życia. Żaden żołnierz nie stoi na jego murach, żaden kupiec nie sprzedaje swoich towarów na jego ulicach, żaden szlachcic nie rządzi z pozłacanej sali tronowej. Dryfujący zamek został najwyraźniej stworzony przez jakąś nieokreśloną siłę, a następnie porzucony, na zawsze unosząc się nad pustkowiami chaosu, bez żadnego wyraźnego celu. Nikt nie wie, czy dryfujący zamek miał kiedykolwiek jakąś populację, a ulice pełne sklepów i domów nie wykazują żadnych oznak aktywności. Budynki zawierają dobra i wyposażenie dobrze prosperującego miasta, ale wszystko jest starannie poukładane i uporządkowane, jakby nigdy nie było używane. Cienki kurz pokrywa każdą powierzchnię, a na ścianach i wszystkich przedmiotach można dostrzec oznaki delikatnego rozkładu. Nieliczne drzewa w mieście nieustannie zrzucają martwe liście, chociaż żadne nie wydaje się tracić ich wszystkich. Poszarpane sztandary, niosące zwiastun jakiegoś nieznanego i zapomnianego domu lub ludzi, powiewają na samotnym wietrze, który jest jedynym dźwiękiem na pustych ulicach i w opuszczonych salach. Dostanie się do dryfującego zamku jest nie lada wyczynem. Nie ma dróg, lin, drabin ani schodów do jego głównej bramy, która znajduje się kilkaset stóp w powietrzu. Jedynym sposobem, aby dostać się do zamku, jest lot, albo za pomocą magicznych środków, albo za pomocą wierzchowca zdolnego do tego wyczynu. Co ciekawe, pomimo potężnych murów i fortyfikacji, bramy do zamku są szeroko otwarte, więc każdy, kto jest w stanie dotrzeć do jego murów, może wejść do środka bez przeszkód. Na pierwszy rzut oka dryfujący zamek wydaje się być rajem dla złodziei, ponieważ wszystko jest w nim nienaruszone i nie ma żadnych strażników, którzy mogliby zapobiec kradzieży. Rzeczywiście sklepy, domy dryfującego zamku wypełnione są towarami wszelkiego rodzaju. Broń, zbroje, dzieła sztuki i inne cenne przedmioty. Każdy może bez problemu napełnić worek pełen łupów. Jednak wszystko, co zostało zabrane z dryfującego zamku, zaczyna rdzewieć, korodować lub rozpadać się, gdy tylko opuści granice unoszącej się skały. W ciągu kilku dni towary z dryfującego zamku stają się całkowicie bezużyteczne, aż w końcu zmieniają się w pył. Co dziwniejsze, każdy, kto powróci do dryfującego zamku, odkrywa, że te same zniszczone przedmioty powróciły, pozornie tknięte, na swoje pierwotne miejsce. Pył jednak pozostaje i jest ceniony przez magów za swoje niszczycielskie zdolności. Jeśli zostanie użyty jako składnik zaklęcia, który w jakikolwiek sposób zadaje obrażenia, pył z dryfującego zamku bardzo je wzmacnia. Uczeni oraz magowie wierzą, że dryfujący zamek jest jedynie symbolem utraconej nadziei, porzuconych planów, całkowitej samotności i szaleństwa budowania wielkich rzeczy na wiele wieków. Nikt nie jest pewien, który z bogów chaos jest odpowiedzialny za stworzenie dryfującego zamku, ani jaki jest ostatecznie jego cel. Po prostu istnieje, będąc świadectwem bezlitosnych bogów chaosu i beznadziejności życia.
Ci, którzy dotarli do dryfującego zamku, wkrótce zostają przepełnieni wszechogarniającym poczuciem samotności i rozpaczy. Już po pierwszej godzinie wędrówki po pustych ulicach i zwiedzania pustych budynków zaczynają ryzykować obłędem, a konkretnie tak zwanym samotnym strachem. W istocie ofiara jest przerażona samotnością i zrobi wszystko, by pozostać w obecności innych. Nigdy chętnie nigdzie nie idzie sama, a nawet nalega, aby ktoś był w pobliżu podczas snu. Jeśli kiedykolwiek znajdzie się poza zasięgiem wzroku innej osoby, nawet na minutę, staje się bardzo prawdopodobne, że zacznie biegać w panice, próbując znaleźć inną żywą duszę. Jeśli nie uda się kogoś znaleźć, jeśli sam zostanie w samotności przez godzinę lub dłużej, zwija się w kłębek i nie chce ruszać dalej, nie chce działać. Trwa to tak długo, aż spędzi co najmniej godzinę w obecności innych. To był Wojtek z To Wszystko Winalfów. Dzięki za poświęcony czas. Pamiętajcie o naszym Patronite. Pamiętajcie, żeby zasubować i dać łapkę w górę. Dzięki i do usłyszenia w następnym odcinku.